Myślę, jest niezwykle ciężko kupić polskiego zawodnika, bo jeśli interesujemy się polskim piłkarzem z polskiego klubu, cena natychmiast staje się bardzo, bardzo wysoka. Chcielibyśmy kupić Polaka, ale jest to dla nas bardzo trudne. Po naszej pierwszej wizycie w Izraelu, wtedy, gdy pojechaliśmy zobaczyć Maora Melixona, byliśmy przekonani, że w tej lidze jest naprawdę bardzo dużo dobrych zawodników. Wtedy zdecydowaliśmy się przyjrzeć znacznie większej liczbie gier. Czterech naszych skautów, a także ja, widzieliśmy bardzo dużo meczów, 15, może nawet 20. Zorientowaliśmy się, że liga w Izraelu jest bardzo dobra. Gra się tam piłkę szybką i techniczną. To jest pokłosie rosnących akcji generalnie piłki izraelskiej. To jest bardzo ciekawy rynek. To, że Melixon zrobił dobrą reklamę izraelskiej piłce, to tylko potwierdza to, że coraz częściej w kierunku tego rynku polskie kluby, myślę, że będą zerkały i bardzo możliwe, że większa liczba zawodników z tego kraju u nas się pojawi. Na początku Maor Melixon był tym, który otworzył drzwi do polskiej ligi dla graczy z Izraela. Wszyscy w naszym kraju słyszeliśmy, jak dobrze grał przez całą rundę, jak ważne strzelał bramki. O tym stało się głośno w Izraelu. Wszystkie strony internetowe w Izraelu natychmiast informują, kiedy ja albo Maor zdobędziemy bramki. Zainteresowanie meczami w Polsce, meczami Wisły, bardzo wzrosło w naszym kraju. Myślę, że tutaj możemy odnieść sukces, stąd możemy powędrować wyżej. Z Polski jest bliżej do europejskiej piłki. Kiedy grałem w HPL-u Berszewa, nie było mi łatwo dostać się do reprezentacji, bo nie jest to jeden z trzech największych klubów w Izraelu. Udało mi się to, ale nadal uważam, że z Wisły bliżej jest do kadry Izraela niż z mojego kraju. Moshe był któryś tam w kolejce, to nie był taki nasz numer jeden, że tak powiem. To jest bardzo dobry piłkarz, a poza tym starszy ode mnie, dlatego nie wiem, czy powinienem się o nim wypowiadać. To bardzo uznane nazwisko w naszym kraju. Chciałbym być jak Maor. Chcę pokazać, co umiem. Oczywiście, że jestem szczęśliwy, że coraz więcej piłkarzy z Izraela przyjeżdża do tej ligi. Jest tylu dobrych piłkarzy w moim kraju, a nie są tam do końca doceniani tak, jak na to zasługują. W Polsce naprawdę się ich ceni, mogą pokazać, ile są warci. Futbol izraelski czyni teraz ogromne postępy. Myślę, że około 20 piłkarzy wyjechało ostatnio do wielkich klubów. Ta generacja piłkarzy jest naprawdę bardzo utalentowana. Grają w największych klubach. Chelsea, Palermo, Kaiserslautern, everywhere in Europe. Usłyszałem o polskiej lidze, gdy trafił tutaj Maor. Wcześniej słyszałem o Wiśle, gdy udało się pokonać Beitar Jerozolima 5-0. To była wtedy ogromna niespodzianka. Beitar był w tamtym sezonie bardzo mocny, kupił wielu zawodników za naprawdę duże pieniądze. Grałem w Beitarze, ale szczęśliwie odszedłem pół roku przed tą klęską. 0-5 w Krakowie to było jakieś szaleństwo. Słyszałem, że moje pochodzenie może mi przysporzyć pewnych problemów w Krakowie, ale na szczęście nie okazało się to prawdą. Jestem tutaj w 100% szczęśliwy. Powiem szczerze, początkowo nie chciałem przyjeżdżać do Polski. Mój agent powiedział mi jednak, że Wisła to wielki klub, który chce awansować do Ligi Mistrzów. Zasugerował, żebym porozmawiał z Maorem. Zadzwoniłem, a Maor stwierdził, że Kraków to najpiękniejsze miasto w Polsce, w którym można robić naprawdę wiele rzeczy. Stwierdził, że to dobre miejsce dla młodych ludzi, że klub jest wielki. Jestem bardzo szczęśliwy, że go posłuchałem i tu przyjechałem. Jest teraz okazja dobra do tego, żeby porozmawiać o bardzo przyjemnym temacie. Maor Melixon, czy takie gry wewnętrzne na treningu to wygrywa ta drużyna, która ma w składzie Maora, czy ta, która ma w składzie Osmana? Jak ten podział wygląda? Czyli ciebie. No, ja creo de que definitivamente lo de Maor es, es Maor algo to extraordinario, no? Naprawdę realmente nadzwyczajny zawodnik. Son de esos jugadores que to jest jeden z tych zawodników. Uno como defensa le ja dan la pelota obrońca, y uno puede quedarse tranquilo porque te hace descansar piłkę, con la pelota. Jestem absolutnie spokojny, mogę naprawdę odpocząć. Yo creo que eso es muy importante en un equipo.